akurat. Pamiętajcie, że niektóre karabiny typu AR, jak jest broń nieprzeładowana, nie da się zabezpieczyć, nie? Bo nie walczycie z tym bezpiecznikiem, to znaczy, że broń jest nieprzeładowana. Słuchajcie, zabezpieczona broń. Widzę cel, lokalizacja najpierw, nie ma tak, że kurwa od razu karabinek, tylko głowa, lokalizacja celu, karabinek, bam, zabezpieczam, opuszczam, sprawdzam co się dzieje i dopiero przechodzę do tak zwanej patrolówki, nie? Nie ma czegoś takiego, że jest up, jest od razu karabinek, kurwa, nie? Uczymy się myśleć też przede wszystkim podczas tego strzelania. A strzelec, który myśli, kurwa, nie wybija karabinkiem na lewo i na prawo. Pamiętajcie, że notabene, im dłużej będziecie zwlekali z podniesieniem tego karabinka, tym więcej zobaczycie. Bo jeżeli wypierdolicie od razu z karabinkiem w ten sposób, to zobaczcie, ile pola mi zabiera ten klocek, nie? Optyka, te części wszystkie karabinka, ile mi to zabiera pola. Jeżeli podniosę głowę, to praktycznie mam całe prawie 180 stopni per metr. Tu chodzi, że zobaczcie, tak jak Piotr, stań Piotr, tak jak stoisz, tutaj niskiego. Zobaczcie, on więcej widzi, on mnie widzi. Załóżmy, wchodząc do pomieszczenia, a teraz jakby wchodził na wysokie gotowości, zobaczcie. On może mnie po prostu nie zauważyć. Sobie karabinę, mnie po prostu nie zauważyć. Zobaczysz, możesz mnie po prostu nie zauważyć, nie? Dlatego będziecie pierwsze, zaczyna się niska, wysoka gotowość. Bo to jest bardzo ważne, nie potrzeba do pomieszczenia wchodzić na wysokiej gotowości. Bo można delikatnie karabiny kopnić właśnie po to, żeby widzieć to wszystko, tak? Żeby widzieć to wszystko, co tu się dzieje. Tu mamy komfort, bo jest czysto, jest pusto, tak? Słuchajcie, mamy dwie gotowości. Wysoka, niska. Czego się to jeszcze dzieli na kolejne jeszcze dwie. Niska gotowość to jest tak. To nie jest kurwa tu. Tak jak niektórzy pokazują, niska gotowość to jest tutaj, tak? Wchodzimy na niskiej gotowości. Wysoka gotowość to jest praktycznie tutaj, że lekko tylko unoszę i jest bam. To jest niska gotowość. Na niskiej gotowości praktycznie wchodzi się zawsze. Na wysokiej gotowości to praktycznie się czeka, jak jest na przykład, nie wiem, zasadka albo coś takiego. Nie używa się wysokiej gotowości nawet w pomieszczeniach. W racji tego, że to co wam zima powiedział, nie wszyscy mają. U nas w Europie wielu ludzi ma metr minimum tam 60, tak? Na Bliskim Wschodzie ludzie mają około kurwa metr 50 par. Jeżeli ci wyskoczy taki chłopaczyna jeszcze na kucku albo gdzieś zgarbiony, to tak jak dzisiaj gadaliśmy, jeżeli wejdziecie na wysokiej gotowości, to jest prawdopodobnie, że po prostu dostaniecie kurwa strzelbą albo czymkolwiek spryską od brody do góry, bo gościu ma, mówię, metr 50, że jest skulony, tak? Druga gotowość to jest, znaczy niska gotowość to jest coś takiego, nie? W taki sposób też można stać, mniej więcej taki, i zrzucić tą kolbę na siebie. Tylko że tutaj jest jeden mankament, nie? Wykonujemy ten taki... Do przodu i do tyłu ruch. Taki ruch, którego się nie da za bardzo oddać strzał. Co później wam pokażemy, jest taka gotowość, na której się wchodzi do pomieszczeń, jak jest bardzo ciasno. Wy akurat nie macie na sobie sprzętu, ale jak wpierdala się trzech gości w kamizelkach w drzwi 60, no to się nie da wejść z karabinkiem na ramieniu, trzymając go mniej więcej na niskiej i wysokiej gotowości, tak? To będziemy ćwiczyć wszystko, jak przejdziemy sobie na pistolet. No, ale to wytłumaczę teraz. Po prostu jest coś takiego jak wysoka gotowość na barkowa, czyli wchodzimy kolbę na tutaj barku przed ramieniu, powiedzmy, tak? I na takiej gotowości wpadamy. Może to się dla ludzi, którzy nie strzelają, często wydawać abstrakcyjne. Uwierzcie mi, z takiej postawy z odległości, nie wiem, 10 metrów jestem w stanie przypierdolić w tarczę. Ze 100% skupieniem. Słuchajcie, kolejne treningi, mówię, jak już jesteście pierwszy raz, nie możemy za dużo z wami zrobić, ale tutaj chłopaki są częściej Piotr i w ten sposób strzelamy, żeby wam dać po prostu taką pewność, że tak można zrobić.